Zakończyła się telekonferencja prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami państw NATO, Unii Europejskiej i G7. W rozmowach uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Ocena całej tej sytuacji wśród uczestników dzisiejszego spotkania z prezydentem Joe Bidenem na czele jest absolutnie jednoznaczna. Wszyscy sobie zdajemy doskonale sprawę z tego, że Ukraina wymaga wsparcia. Ukraina to wsparcie w miarę możliwości poszczególnych państw otrzymuje. Był cały szereg deklaracji dalszego wsparcia Ukrainy, zarówno pod względem humanitarnym, jak i wsparcia rzeczowego, więc tego Ukraina na pewno może się spodziewać. Była także mowa o sankcjach. Te reżimy sankcyjne są cały czas analizowane i wszyscy mamy nadzieję, że będzie zgoda co do tego, aby te sankcje były rzeczywiście rozszerzane. Tutaj trzeba powiedzieć, determinacja jest coraz większa, coraz więcej przywódców mówi o sankcjach związanych z gazem, z ropą naftową, a więc żeby te sankcje polegały na tym, by tego od Rosji nie kupować. Aby szukać kontraktów gdzie indziej, aby te możliwości dochodów, z których Rosja finansuje wojnę, po prostu Rosji odbierać. Była też bardzo silnie podkreślana kwestia odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, których dopuszczają się rosyjskie oddziały na Ukrainie. Była kwestia odpowiedzialności nie tylko przywódców rosyjskich, nie tylko Władimira Putina, nie tylko jego otoczenia, nie tylko generalicji, ale także i oficerów, także i żołnierzy, również i po to, żeby była świadomość tego, że zbrodnie będą ścigane.